Cierpienia ostrudzian związane z budową drogi ekspresowej S7 wkrótce się skończą. Główny wykonawca na odcinku Mijomy-Olsztynek, firma Budinex, przystępuje do ostatnich etapów tej dużej inwestycji. W związku z tym, z dniem wczorajszym, 3 października, Budinex zamknął wyjazd z Ostródy w stronę Gdańska ulicą Szosa Elbląska. Informuje też, iż z dniem 3 października zamknięta dla ruchu zostanie Szosa Elbląska na odcinku od węzła Ostróda Północ do stacji paliw Orlen. Zmianom nie ulega dojazd do Wałdowa, osiedla Drwęckiego oraz stacji Orlen, patrząc od strony miasta. Nie ulegają zmianom również połączenia drogi krajowej nr 7 z miastem przez ulicę Olsztyńską oraz węzeł Ostróda Południe. Czas zamknięcia fragmentu drogi Budimex szacuje na około 2 tygodnie.